Przejdźmy może w takim razie bardziej na wschód. Ostatnio takim wydarzeniem, nie wiem, czy ono nie jest przereklamowane, być może ono było gatunkowo mniej istotne, mniej ważne, ale niektórzy uważali, że to wręcz przewrót, że to w ogóle rewolucja, że to koniec Putina, obalenie władzy w Rosji, tak zwany marsz Wagnerowców na Moskwę. Marsz się rozpoczął w Woronerzu i w Rostowie nad Donem i do Moskwy było chyba niecałe 1000 kilometrów i okazało się, że po 24 godzinach marsz został powstrzymany, odwołany w zasadzie na 200 kilometrów przed Moskwą. Potem się pojawiły informacje, że szef grupy Wagnera, Prigorzyn, przenosi się na Białoruś. Potem są informacje, że szef grupy Wagnera w Mińsku boi się o swoje bezpieczeństwa, bo mieszka w hotelu bez okien. Nie wiem, czy wierzyć w tego typu doniesienia, ale takie też się pojawiają na teoretycznie poważnych portalach. No, czy uważasz, że to była jakaś jedna wielka manipulacja, ustawka? Czy jednak było jakieś zagrożenie dla władz kremlowskich? Ja muszę przyznać, że trochę tak czułem się jak na, zdaniem przy sportowych porównaniach, jak na kolejnej walce gołoty. Człowiek wyszedł na chwilę do toalety, wraca, a już nikogo nie ma, prawda? Ja wyskoczyłem na kilka dni oglądać coś, co się okazało dużo poważniejsze, mam nadzieję, okaże się dużo poważniejsze w skutkach, czyli irlandzką debatę nad wyrzeczeniem się neutralności, nad ewentualnym wstąpieniem tego kraju do NATO. Brałem tam udział w kilku szeregu istotnych, ciekawych bardzo z polskiego punktu widzenia również spotkań. I dzięki temu, no nie powiem, że przegapiłem, ale na szczęście nie mogłem śledzić tak właśnie z sekundy na sekundę tego marszu, tego lotu Walkirii, prawda? Lotu Walkirii w kierunku Moskwy i uwolniło mnie to siłą rzeczy od konieczności czytania wielu zaangażowanych komentarzy, czy to internetowych, czy głównonurtowych, medialnych, dotyczących to, co też tam się dzieje, co też się może wydarzyć, jakie to są głębokie implikacje dla Rosji, dla wojny na Ukrainie, dla Polski, dla świata. I wróciłem poniekąd na gotowe, kiedy już nikt się nie... Muszę przyznać z pewną dozą satysfakcji, ponieważ nie zabierałem głosu w sprawie, więc mogę być jednym z tych nielicznych komentatorów, którzy nie muszą teraz udawać, że od początku mieli rację. Nie wypowiadałem się, więc nie muszę teraz przekręcać własnych słów i udowadniać, że no w sumie to miałem na myśli, że. No, komfort reportażysty, który jest częściej w podróży niż na Facebooku, ma swoje wyraźne plusy. Bo też umówmy się, proszę Państwa, przecież niewiele wiedzieliśmy, kiedy trwał ten pucz, nazwijmy to, czy ta próba puczu, czy ta parodia puczu, czy inscenizacja puczu, czy cokolwiek byśmy to nazwali, za cokolwiek go nie uważamy. Niewiele wiedzieliśmy wtedy, niewiele wiedzieliśmy w trakcie wydarzeń i niewiele więcej wiemy teraz. No, no robiąc krótkie takie podsumowanie. Ile się pojawiło fantastycznych teorii, że to sztuczka, że Wagnerowcy nagle skręcą i zaatakują gdzieś tam z jednego winkla więcej, prawda, Ukrainę atakując znowu gdzieś w kierunku Kijowa, że to może uzgodnione z Putinem, żeby mu umożliwić czystki kadrowe i odsunięcie dowództwa resortów siłowych, które go zawiodło. Że to jednak jest prawdziwy pucz, że to rzeczywiście budzi się prawdziwa Rosja, która tutaj idzie, wygoni tam zapadników, westernofili moskiewskich i tu oczyści ducha. Że to prowokacja rosyjska, ukraińska, że to prowokacja zachodnia. No, teorii się mnożyło mnóstwo. A z dużej chmury mały deszcz. No, jak to trafnie zauważył profesor Bartyzel, te pucze jakoś tak, o których wiemy dużo medialnie, pozornie dużo, okazują się zupełną parodią. No, od czasu powstania dekabrystów, kiedy oni tam sobie wyszli na plac i stali, 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 jak w pamiętnej piosence Kaczmarskiego, aż w końcu wylądowali na Syberii. Te wszystkie pucze rzeczywiście trącą w Rosji, te o których wiemy, trącą jakimś takim elementem amatorszczyzny, takiego braku woli do powiedzenia. No, przypomnijmy te, które pamięta przynajmniej część naszych widzów, czyli tak zwane pucz Janajewa, czyli próby obalenia
Gorbaczowa przez elementy twardogłowe w partii, wspomnijmy, no, te puczy, których w ogóle nie doszło, czyli na przykład planowane przez prawdziwe siły patriotyczne zamach stanu generała Rochlina jeszcze przeciwko administracji jelcynowskiej. Pamiętajmy, jak wielkie nadzieje budził w Rosji na odrodzenie generał Lebiec, prawda, który zanim zdążył cokolwiek zdziałać, zginął w tajemniczej katastrofie lotniczej. Słowem, no, trudno wskazać w historii Rosji inne udane pucze niż stricte pałacowe, takie jak obalenie Chruszczowa przez grupę Susłowa Breżniewa, czy takie jak no, zamordowanie cara Pawła przez koterię petersburską, czy też wreszcie wymuszenie abdykacji na carze Mikołaju II. Większość podaje jako przykład udanego puczu w Rosji rewolucję październikową, co jednak było czymś innym. Nie było przegrupowaniem w obrębie obozu władzy, ale jednak no, potężną siłą społeczną, mocno powiązaną z sytuacją międzynarodową i przede wszystkim no, procesami, które od już dekad trwały w obrębie Imperium Rosyjskiego. Więc no, trudno mówić, żeby ruch 25 tysięcy żołnierzy, czyli części tych 25 tysięcy żołnierzy, mógł być porównywalny z czymś tak znaczącym. Słowem, błądzimy we mgle bez czytelnych historycznych analogii, nie do końca też znając cele, prawdziwe cele tej operacji, a nawet te deklarowane, no bo umówmy się, te powiedzi Prigożina, które sprowadzały się do dymisji tam kilku ludzi, no trudno nazwać za poważne propozycje powstańca puczysty, aspiranta do władzy nad było, nie było największym państwem świata. Słowem, brądziliśmy w ciemnościach i niewiele wiemy więcej. Być może tak naprawdę jakimś elementem rozjaśniającym stanie się to, co będzie dalej, a więc jakie decyzje podejmie prezydent Putin odnośnie dalszego przebiegu wojny, odnośnie no, składu kadrowego władz, jakieś zmiany tak czy inaczej są spodziewane, no, niezależnie od wszystkiego innego, czy jest to pretekst, czy był to fakt, no, próba wojny domowej, a tak to prezydent Putin nazwał w swoim wczorajszym wystąpieniu, próba wojny domowej, no musi jakieś konsekwencje wyciągnąć, no bo jeśli Putin był prawdziwy, no to jakim cudem służby nie wpadły na jego trop, prawda? A jeśli był fikcyjnym, to musiał być do czegoś potrzebny administracji. No, proste. Oczywiście ciekawe będzie też, co dalej będzie z grupą Wagnera i samym Prigożynem. Fakt, że prezydent Łukaszenko, który wyrasta powraca na pozycję czołowego autorytetu na obszarze postsowieckim, zezwolił na przybycie nie tylko samego żeni, jak o nim kiedyś ciepło mówił, ale również jego ludzi na Białoruś, gdzie będą skoszarowani na wszelki wypadek w trzech, a nie w jednym obozie. A pamiętajmy, że dzieje się to w sytuacji, w której to 3 lata temu to właśnie Wagnerowcy, czy raczej byli Wagnerowcy, byli oskarżani o próbę obalenia prezydenta Łukaszenki. Takiej dziwnej operacji związanej z wyborami prezydenckimi na Białorusi, kiedy to do końca nie było wiadomo początkowo, czy jest to jakaś inicjatywa rosyjska, zniecierpliwiona samodzielnością Aleksandra Grigorjewicza, czy też, jak to się potem ostatecznie okazało, czy jak to ostatecznie przyjęło to wersję władzy w Mińsku, jest to prowokacja ukraińska. Słowem, sytuacja na wschodzie jest jak zwykle skomplikowana, pełna niejawnych i niejasnych do końca powiązań personalnych, frakcyjnych. Nie dzieje się tak do końca na oczach publiki, tak jak wszędzie, ale nawet nie udaje, że to się dzieje. No, umówmy się, mimo wymiany oświadczeń między Putinem a Prigożinem, no, nie działo się to na Twitterze. To było coś, co działo się w realu bardziej niż na i w gabinetach. Niekoniecznie na oczach publiczności, która dlatego też właśnie kompletnie straciła rezon. I było to widoczne nie tylko po internecie, i to już tak konkludując, ale też i po zachowaniu władz zachodnich, władz III RP, które były pozbawione instrukcji z Zachodu, i władz w Kijowie, które no mimo tam w końcu podniesionych wezwań, prawda, do wzięcia Moskwy i tam udawania, że coś miały z tym wszystkim wspólnego, no, również były wyraźnie zdezorientowane i w żaden sposób nie wykorzystały tego zamieszania, chwilowego zamieszania w Rosji do jakichś postępów tej swojej właśnie zawieszonej, słynnej kontrofensywy. A więc co się stało, właściwie nie wiemy.
I to tylko pokazuje, jak słaba jest analiza realnej sytuacji, realnego układu sił na wschodzie, zwłaszcza w Rosji, po stronie takich zawsze puszących się swoją głęboką wiedzą rzekomych rusologów, prawda, czy to polskich, czy to zachodnich.